Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku wracamy do przeszłości i otwieramy starter packa z kolekcji Topps Champions League sezon 15-16, polska wersja. Jedyna oficjalna kolekcja kart UEFA Champions League sezon 15-16. Wtedy kosztował ten starter pack 42 zł bez grosza. I co zawierał? Klaser, listę kontrolną, unikalne boisko do gry, zasady gry, 36 niesamowitych kart, w tym jedna złota na karcie limitowanej. Przypomnijmy sobie, jak to wyglądało w tym pierwszym sezonie, kiedy Topps przejął Champions League. Pusto, pusto. No i co my tutaj mamy? Mamy taką książeczkę, zasady gry. Są tutaj wyszczególnione zespoły, karty jakie są. Tutaj też jest przypomnienie, że naklejki z tej kolekcji. No i kto jest? Ronaldo na złotej limitce. A tutaj mamy checklistę. Jest to oczywiście polska wersja, bo w sumie było 6 albo 7 wersji tej kolekcji. Tutaj mamy tą planszę do gry. Będę tego otwierał. To jest wiadome, jak to wygląda. Powiem Wam, że te albumy bardziej mi się podobają z tymi takimi normalnymi wkładkami, aniżeli te, które mamy z Panini, bo one się później tak łamią. Tutaj się ta końcówka od Panini zawsze jakoś tak zgina dziwnie. No i tutaj na dole, jak się wkłada checklistę, to ona tutaj hamuje i jest często uszkodzona. Dlatego moim zdaniem te albumy od Topsa spełniają lepsze wrażenie. I też jakoś tak fajnie się wkłada to w całości, że to nie lata ta wkładka. Ok, teraz sobie otworzymy to zawiniątko i zobaczymy, kto nam tutaj jeszcze wpadł poza Ronaldo na limitce. Czyli jest złoty Cristiano Ronaldo. Tu jest ten kodzik z nim. Te karty damy na koniec, skoro są odwrócone. I mamy tak. Arteta, Arsenal. Dziuba, Zenit. Sels, Gent. Z tym, że to jest Gent, a w tym sezonie jest Genk. Fajzulin, Darmian, Carvajal, Roberto, Marquinhos, Dragovic, Rajkovic, Tosic, Bujalski, Strotman, Mangala i jeszcze ktoś tu się chowa, Tarabt, Traore, Lopez, Mesut Özil, Brandt, Monreal, Cot, Luis Gustavo, Moreno, Courtois. Wielu zawodników już nie gra w tych klubach, które tutaj widzicie. Boateng, Cuadrado, Siovas, Innan. To jest kapitan, tutaj też wcześniej był Arteta kapitan. Mehmedi. No i teraz karty specjalne. Zawodnik meczu Berget. Mamy De Jong i Narzing, duet napastników z PSV Eindhoven. No i proszę, jest ta rzadka karta z pucharem, bo ona w sumie rzadko występowała. Karta gwiazda Guardado. To jeszcze również karta gwiazda Pjanic i karta gwiazda Chiellini. Nie ma nic więcej. Czyli tutaj ten puchar
zawodnik meczu i Ronaldo to są te najlepsze karty z tego zawiniątka. No i co? Sami ocencie, jak Wam się podobają karty z tego starter packa. Napiszcie, czy zbieraliście tą kolekcję, czy macie ją kompletną. No i co? To by było na tyle na tym odcinku. Dzięki serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!